Pana Stanisława zastaliśmy podczas porannej toalety. Mężczyzna w kanałach mieszka od 8 lat. W Lubinie znany jest jako dziadek. Naprawdę ma pan tyle lat? Jak pan wygląda? Ile pan ma lat? Tyle mam, 54. W kanale jest dość chłodno. Okazuje się, że dziadek potrafi regulować temperaturę. Odkrywa lub nakrywa ciepłą rurę. Przetrwa pan tą zimę tutaj? Przetrwa. Oto lokatorzy miejsca nazywanego bunkrem. Trzech mężczyzn i kobieta. Właśnie zamierzali sprzedać zebrany złom. Ile to zbieranie jest tego wszystkiego? Trzy godziny nam zeszło. Trzy godziny tyle złomu? Tyle jest tego? Tyle nam zeszło. A ile pieniędzy z tego? Na puszki? Kilogram. Złotówka za kilogram. Tu jest kuchnia? Tak, pod chmurką. No oczywiście. Śpicie tu? W tym tak, kusze. Tak. Tam jest namiot. A tu okrutek nasz. A tu macie jeszcze ogródek, tak? Oczywiście. Drzewka owocowe. Takie. Ile w sumie was osób tutaj mieszka? Cztery. Ale wasz ojciec tu podobno mieszka. Ale to ojciec jest zmarł. W bunkrze jest dużo cieplej niż w kanale dziadka. Pomieszczenie jest wręcz luksusowo wyposażone. Tylko że tutaj, tylko że teraz zakłócenie tej linii. To nie jest miejsca. Mieszkańcy kanałów raczej nie narzekają na swój los. Tu z pomocy jakiejś korzystacie? To znaczy chodzimy do MOPS-u po te kartki, nie? Aha. Do Jana Bosko, bo na te wkładki. Dają wam jedzenie za to. No zupa i wkładka, nie? Wśród lubińskich bezdomnych nie ma już dwóch panów o pseudonimach Królik i Wałęsa. Mężczyźni umarli na skutek wycieńczenia. Opuszczony przez nich kanał ma już nowych lokatorów.